tych treściach postów, nie pisałam tu pochwa, tu coś tam, bo się bałam, że dostanę jakiegoś bana, że po prostu, że internet nie jest na to gotowy. Chcę być tą osobą, od której się tego dowiecie, bo przecież ginekolog nie wyjaśni, skąd to się bierze i dlaczego ciebie spotkało. Pamiętam swoje pierwsze wystąpienie w telewizji śniadaniowej, gdzie ja po prostu byłam sztywna ze strachu. Chodź, chodź, zrobimy zdjęcie, bo ja muszę mieć jakiś post. Mówi, po co tam 60 lajków dostaniesz? Po co ci to w ogóle robić? Mówmy jak jest, bez owijania w bawełnę. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Marketing Masterclass. Gosiu, jest mi niezmiernie miło witać Ciebie w podcaście. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Mam nadzieję, że ta rozmowa będzie ciekawa i że potrafię coś powiedzieć o marketingu. Oj, na pewno masz tutaj dużo do powiedzenia. Będę się starała zadawać takie pytania, żeby też sobie to ułatwić, dojście do tej wiedzy, do tego, jak to robisz. A to, jak robisz i co robisz, jest niezmiernie motywujące. I nawet tutaj na moich kursach często poruszamy Twój case i Ciebie właśnie. Zawsze jak ktoś mi mówi, no tak, ale mój temat to jest taki trudny temat, mój temat to jest taki, co o nim nie wiadomo jak pisać, a w ogóle to jest taki temat tabu, no to zawsze wtedy odsyłam do Ciebie, żeby zobaczyć, jak pięknie i wspaniale można pisać, no właśnie o temacie zaraz porozmawiamy, czy to jest taki trudny temat, czy nie. A na samym początku, Gosiu, mam prośbę, żebyś przedstawiła się swoimi słowami. Ja Cię oczywiście oficjalnie przedstawiłam na wstępie, natomiast jakbyś mogła po prostu powiedzieć kilka słów Ty sama o sobie, tak aby społeczność Marketing Masterclass miała takie pełne zrozumienie, kim jesteś. Dobrze, więc ja się nazywam Gosia Włodarczyk i jestem z wykształcenia fizjoterapeutą, a zajmuję się fizjoterapią uroginekologiczną, czyli taką fizjoterapią, która zajmuje się terapią dna miednicy, brzucha. Ja sobie wybrałam, że ja będę pracować tylko z kobietami. Więc fizjoterapeuci uroginekologiczni pracują i z mężczyznami, i z kobietami. Ja natomiast wybrałam sobie, że ten temat kobiet jest mi najbliższy i ja właśnie w ten sposób pracuję. Można powiedzieć, że jestem influencerem, wywieram jakiś wpływ na ludzi, aby zmienić ich zachowanie na zdrowsze. Mam nadzieję, że tak się dzieje. Prowadząc moje social media, głównie bardzo lubię Instagram i tam najwięcej serca wkładam w ten kanał. I edukuję, informuję, pokazuje, jak zmienić pewne rzeczy, aby dojść do lepszego stanu zdrowia, jak o siebie zadbać. I po prostu bardzo szeroko tutaj edukuję dla kobiet, które są w każdym wieku. Staram się, żeby po prostu ten temat dotyczył każdej kobiety, czy była w ciąży, czy nie była, czy była kilka razy, czy w ogóle nigdy nie chce być, żeby coś znalazła dla siebie, ponieważ uważam, że mój zawód fizjoterapeuty uroginekologicznego jakby jest tak szeroką ma bazę, że po prostu każda kobieta skorzysta z tej wiedzy, którą ja tam mam. I jeszcze czym się zajmuję? Zajmuję się dodatkowo, oprócz prowadzenia social mediów i pracy w gabinecie z pacjentkami, tworzeniem treningów. I w tym momencie tworzę coś jeszcze, żebym powiedziała, że jestem w tym momencie, prowadzę biznes oparty na zdrowiu i nowoczesnych technologiach. Cudownie, fantastycznie. No to zacznijmy może, Gosiu, od tego, czym dla Ciebie jest kobiecość i skąd takie pytanie, to od razu dodam do tego taką trochę narrację, że dla mnie to, w jaki sposób Ty tworzysz swoje media społecznościowe, no właśnie, jest bardzo kobiecy, jest bardzo taki, wiesz, wprost i jasny, a z drugiej strony bardzo delikatny. Więc zresztą sama też powiedziałaś, że no właśnie, wybrałaś sobie kobiety jako Twoją grupę docelową. No więc takie właśnie pytanie od tego byśmy zaczęły. Czym dla Ciebie jest kobiecość? Ja bym powiedziała, że siłą,
że właśnie takim połączeniem delikatności, ale i siły. Ja tak właśnie postrzegam kobiety, że podniosą się z każdej sytuacji, że wszystko są w stanie zrobić, naprawdę wszystko, po prostu staną na rzęsach i to zrobią. I że czasami po prostu życie rzuca im kłody pod nogi, że właśnie są też bardzo wrażliwe kobiety i są podatne na to, co widzą w internecie, na to, co czytają, na ten jakiś cały przekaz, na to całe społeczeństwo, a czasami gubią w tym siebie. I mimo wszystko właśnie kobieta jest dla mnie takim cudem po prostu, że jej ciało i sam charakter kobiety po prostu jest mega, mega silny i niezwyciężony. Cudownie. No właśnie, Gosia, w takim razie jak to jest, jak to się zaczęło, że podjęłaś taką decyzję i zaczęłaś na szeroką skalę komunikować się w mediach społecznościowych i to, co robisz? Zaczęło się od tego, że chciałam pokazać kobietom, że na czym polega fizjoterapia uroginekologiczna, że jest taka specjalizacja, to raz. Dwa, że zajmuje się problemami, które być może ich dotyczą. Trzy, że te problemy, które być może ich dotyczą, nie są tematem tabu i dotyczą naprawdę szerokiej liczby osób. I że można o tym mówić bez wstydu, że można je rozwiązać i że to jest niekosztowne, tylko wymaga twojej pracy nad tym, że ty sama właśnie, ty kobieto, sama coś możesz z tym zrobić i że możesz szukać pomocy i jakby wskazać im tą drogę. I na początku właśnie moim celem było wyedukowanie, że halo, te problemy są, istnieją, jest na nie rozwiązanie i że właśnie tutaj chciałam ci o tym powiedzieć. A następnie później jakoś tak przez pandemię zaczęłam bardziej już te rozwiązania im podsyłać. Bo na początku raczej chciałam wyedukować, raczej pokazać, że jest taka możliwość, że raczej pisałam o edukowałam o tym, że takie problemy są i że można znaleźć rozwiązanie w gabinecie. Natomiast później no właśnie nie można było się pojawić w gabinecie i długo myślałam, jak to zrobić, żeby nie zastąpić absolutnie jakby żadna rzecz, którą pokazuję na Instagramie czy w moich wideobookach, nie zastąpi wizyty u fizjoterapeuty, ale wypracowałam takie sposoby, które idealnie pasują do terapii jakby w domu, można sobie samemu z wieloma rzeczami poradzić. Terapia w gabinecie jeden do jednego przynosi bardzo dobre efekty, ale moje wideobooki uzupełniają terapię doskonale. Albo właśnie są jakby, jakby są taką terapią w domu. Więc po prostu wymyślenie tego, jak to zrobić, żeby to było bezpieczne dla większości osób, wymagało trochę pracy, ale myślę, że się udało mi w bardzo dobry sposób to zrobić. Świetnie. No właśnie, powiedziałaś też i trochę też o tym już wspomniałyśmy. Czy twoje tematy to są tematy tabu? Wiesz, na pewno jest tak, że może dla części osób one są jakoś tam wstydliwe, prawda? A ty po prostu podjęłaś te tematy w tak cudowny, bezpośredni, po prostu genialny sposób, że no naprawdę czytając twoje posty, twojego bloga, to w ogóle nie odczuwa się jakiejkolwiek różnicy, czy ty pisałabyś o właśnie o jakichś ćwiczeniach dotyczących, wiesz, mięśni na macicy, czy o popuszczaniu moczu w ciąży, czy bez ciąży i tak dalej, czy po prostu mówiłabyś, nie wiem, o tym, jak sprzedawać w internecie, wiesz, więc jak ty jakby, jak ty przerobiłaś ten temat w sobie, czy to już miałaś wcześniej przerobione i po prostu zaczęłaś to komunikować, bo takie masz do tego podejście, czy jednak w momencie, kiedy zaczęłaś komunikować się w mediach społecznościowych na szerszą skalę, to jednak musiałaś w sobie coś tam przerobić, żeby tak wprost komunikować o tych swoich tematach? Samo poruszanie tematyki od początku było dla mnie naturalne. Ja się nie wstydzę o tym mówić, ja czuję wręcz
potrzebę o tym mówić, że ja je chcę być tą osobą, od której się tego dowiecie, bo przecież ginekolog nie wyjaśni, skąd to się bierze i dlaczego ciebie spotkało, na przykład nietrzymanie moczu, na przykład, albo na przykład bolesne stosunki seksualne. Kobietę boli, a lekarz ci nie udzieli informacji, dlaczego, tylko na przykład często jest tak, że kobiety mi piszą, że powiedziano mi taka pani uroda i to jest koniec i one są same ze sobą z tym problemem, więc ja czułam potrzebę, że halo, ja ci powiem, ja ci wyjaśnię, bo ja znam tą odpowiedź i ja ci bardzo chcę to wyjaśnić. I dla mnie to było takie naturalne, ja się absolutnie nie wstydzę o tym mówić i to czuć, podejrzewam, że to czuć, bardzo, że dla mnie to jest normalny temat, jakbyśmy rozmawiały dzisiaj o pogodzie, to potem sobie porozmawiamy o nietrzymaniu moczu, a potem jeszcze porozmawiamy, po ile są truskawki. I dla mnie to jest normalny po prostu temat, jak każdy inny. Ja jestem bardzo otwarta na takie rozmowy. I z racji tego, że się czułam swobodnie w tych tematach, to myślałam sobie o tym pisać, ale na początku, jak zaczęłam prowadzić Instagram, to trochę tak zachowawczo pisałam, ja chciałam o tym pisać, ale tak trochę tak ubierałam to w słowa, nie pisałam tak, tak bardzo właśnie, nie wiem, nie nazywałam tak w tych treściach postów, nie pisałam tu pochwa, tu coś tam, bo się bałam, że dostanę jakiegoś bana, że po prostu, że internet nie jest na to gotowy. Jakoś tak kamuflowałam to bardzo, ale potem poczułam się z tym źle. Jak właśnie coraz więcej było osób wokół mnie i tak myślę, kurczę, przecież no, oni wszyscy chcą o tym słuchać, no to po prostu mówmy jak jest, bez owijania w bawełnę, że to cię może spotkać, bo spotyka co trzecią kobietę i jest na to rozwiązanie i po prostu nazwijmy to po prostu tak prosto z mostu, trzeba to nazwać i że jak spojrzysz na to tak po prostu szczerze, to i będziesz sama ze sobą szczera, to szybko dojdziesz do rozwiązania i pomyślisz sobie, jejku, mnie to dotyczy. A tak na początku tak sobie mam wrażenie, że okej, mi to po prostu też fajnie ten Instagram urósł, bo on mi urósł bardzo szybko, ale miałam wrażenie, że po prostu ten początek jaki był taki właśnie trochę taki nieśmiały. No właśnie, czyli widzisz, czyli gdzieś tam też było coś takiego i fajnie, że o tym mówisz, no bo przecież słyszymy dookoła, że a tutaj zablokują ci konto, a tego nie pisz, a tych słów nie używaj i to jedno powiedzmy ze strony platform społecznościowych, ale drugie to jest nasza jakaś taka obawa przed oceną innych osób, prawda? A co oni powiedzą, a może im się nie spodoba, a może ich dzieci to zobaczą, a może dzieci ich dzieci to zobaczą, a jeszcze nie mają, nie wiem, 15 lat czy tam ileś, wiesz, i jakby bycie i życie w tych swoich obawach, które mamy w głowie, no na pewno nie doprowadziłoby ciebie tutaj do takiej społeczności, jaką masz dzisiaj, prawda? Więc na ile to twoje właśnie odważenie się mówienia wprost i takim no właśnie normalnym językiem myślisz, że miało wpływ na to, że faktycznie ta społeczność po prostu z tobą jest taka liczna? Myślę, że po prostu szczerość. Szczerość tej komunikacji, że raz, że jestem szczera, dwa, że mam nadzieję, że to widać, że ja chcę dla wszystkich jak najlepiej. I że ja po prostu to nie robię dla zasięgu, bo tak naprawdę, szczerze, ja nigdy nie sprawdzam statystyk. Nie obchodzi mnie, ile ma post wyświetleń, ile moje stories mają wyświetleń, ile tak naprawdę ja nigdy nie wiem, ile ja mam obserwujących. Wiem, że rośnie. Ale ja nie robię tego dla tych statystyk, tylko dlatego, że wiem, że są osoby, które kiedyś przez przypadek nawet do mnie przyjdą, albo koleżanki sobie gdzieś tam w piaskownicy z dziećmi powiedzą, ty zajrzyj sobie na to konto, bo w ogóle tak, może one cały czas nie chcą teraz mówić jeszcze, że mnie spotkało taka przypadłość, tylko mówię, wiesz, i to już jest super i mam nadzieję, że to widać, że po prostu, że ta szczerość moja w komunikacji, to, że po prostu, że ja chcę pomóc w jakikolwiek sposób, bo jestem tylko dziewczyną w internecie, to właśnie przyciąga ludzi, że oni znajdą właśnie odpowiedzi na swoje pytania, które od dawna ich dręczyły i właśnie dzięki temu to jakoś tam rośnie. No super, wiesz, to jest też bardzo inspirujące, co mówisz i ja też zawsze właśnie osoby, które mnie pytają, no dobrze, no to ale mam patrzeć z tego Excela na te literki, czy mam po prostu iść za głosem serca? Ja mówię, że zawsze po prostu jak idziesz za głosem serca, to dojdziesz we właściwe miejsce i wtedy te literki, one będą się zgadzać, wtedy się o te literki, się tam cyferki
się nie przejmuj, one tam będą, tylko najpierw zawsze właśnie trzeba iść za tym głosem serca i to tak pięknie wybrzmiało właśnie z tego, co powiedziałaś, że ta twoja intencja tworzenia twoich materiałów przede wszystkim to jest intencja pomocy, intencja rozwiązania danego problemu i tego, żeby po prostu dostarczyć rzetelnej wiedzy, więc w ogóle po prostu rewelacja. I trochę tutaj już weszłyśmy w takie pytanie, które też chciałam tobie zadać, o takie, wiesz, jakbyś mogła spróbować podsumować to swoje podejście właśnie do marketingu w jakichś trzech zasadach, które wiesz, że po prostu tobie przyświecają, które są takie twoje, że jak, nie wiem, piszesz post albo robisz content do mediów społecznościowych, to że faktycznie, że po prostu trzymasz się tych swoich zasad. Jakie to są? No na pewno szczerość. Szczerość właśnie i w przekazie, i w intencjach, że po prostu ja to robię z dobroci serca. Druga ważna rzecz to intuicja. Ja mam bardzo rozwiniętą intuicję, ja się zawsze kieruję w swoich działaniach intuicją i po prostu serce podpowiada, że jakieś działanie po prostu będzie, że się sprawdzi, że po prostu to jest to. Tak głęboko w trzewiach to czuję i wokół siebie mam ludzi, którzy po prostu mówią, dobra, to zróbmy to, w ogóle nie ma problemu, mamy do tego, jak nie wiem, zrealizujmy ten twój pomysł. Mhm. Nie ma nigdy jakiegoś takiego przekonywania, że po prostu, tam, nie, tam szkoda czasu, nikt tego nie robił. Po prostu najwyżej się nie przyjmie, nic się nie stanie, po prostu ja coś zrobię, najwyżej na tym stracę. I więc ja jestem tak jakby odważna w tych działaniach i po prostu kieruję się tym sercem, ale to, że ja też myślę, że po prostu ja pracuję z pacjentkami, ja sama jestem kobietą, moja siostra ma troje dzieci i ja obserwuję, czego tak naprawdę ludzie potrzebują i potem po prostu wpadam na jakieś rozwiązanie i mówię, o, tutaj jest rozwiązanie ich potrzeb i po prostu tak się dzieje, więc to by było drugie. No i trzecie właśnie może chyba bym powiedziała, że ta odwaga w działaniu, żeby nie patrzeć, ja nigdy nie patrzyłam, jak zakładałam Instagram, jak jakieś robiłam działania, ja nie patrzyłam, co inni robią w tym temacie. Jak zakładałam swoje konto na Instagramie, to nie interesowałam się, że czy są inne konta, czy może ktoś jest większy ode mnie, w ogóle mnie to nie interesowało, naprawdę. Ja pomyślałam, ja chcę coś zrobić, ja to zrobię dla siebie, może tylko ja pozyskam na przykład więcej pacjentów do gabinetu, się rozreklamuję na przykład. Mogę, nawet nie myślałam o tym, żeby rozwinąć konto takie duże, nawet szczerze mówiąc, jakby mi nigdy nie zależało na tych liczbach, bo im więcej tego jest, no to też jest więcej pracy, więcej hejtu, więc tak. Więc jakby ja nigdy na to nie patrzyłam, zawsze właśnie robiłam swoje, to co uważałam i po prostu byłam odważna w tych działaniach. Nigdy nie zatrzymały mnie jakieś moje własne, nie wiem, strach przed czymś. Czuję wewnętrznie, że to jest dobre, po prostu to robię. Ale ten strach cię nie zatrzymał, bo po prostu go nie było? Czy miałaś takie zrozumienie, że twój cel po prostu jest większy od tego strachu i działałaś pomimo jakiegoś tam właśnie odczuwania tego? Tak, ta misja, którą mam, jest dużo dla mnie ważniejsza i jest jakby bardziej istotna niż to, że czasami się zastanawiam, czy jeszcze coś można powiedzieć w tym temacie, czy może to nie jest potrzebne, jakby, albo na przykład, że jejku, a ja może po prostu nie jestem na tyle silna, żeby dźwignąć na przykład coś tam. Nie, jakby nigdy się nad tym nie zastanawiam. Ja na przykład jestem bardzo nieśmiałą osobą. Pamiętam swoje pierwsze wystąpienie w telewizji śniadaniowej, gdzie ja po prostu byłam sztywna ze strachu, ale zaproszono mnie, abym powiedziała o wciąganiu brzucha. Myślę, że to jest taki temat, że po prostu każda prawie, że kobieta słyszała od rodziców, od babci, wciągnij brzuch, bo to ćwiczy brzuch. I mnie zaproszono, ja mówię, no przecież ja muszę pójść to powiedzieć, no kto to powie lepiej niż ja? I po prostu przerobiłam ten twój strach, bo ta misja była ważniejsza.
Cudownie. No właśnie, to jest, wiesz, to jest takie inspirujące, bo tyle jest cudownych kobiet, ale w ogóle osób, bo to myślę mężczyzn też dotyczy, którzy chcieliby się czymś podzielić, ale gdzieś tam ten strach, obawa przed tym, co powiedzą inni, jak zostaną odebrani i tak dalej. Czyli to wszystko, co dzieje się gdzieś tam pomiędzy naszymi uszami, blokuje ich, a mogliby właśnie coś zrobić. Coś, co przyniesie rewelacyjne rezultaty dla społeczności, tak? Czyli dla osób, które potrzebują tego. I właśnie ty swoim przykładem to genialnie pokazuje, że po pierwsze, jesteś osobą nieśmiałą, przynajmniej tak o sobie mówisz. A pomimo tego, robisz to, prawda? Robisz to, bo wiesz, że to, co robisz, to czym się zajmujesz, jest niezwykle istotne i genialnie po prostu to, co powiedziałaś, no kto zrobi to lepiej od ciebie? No właśnie, więc po prostu jestem totalną fanką tego powiedzenia, kto zrobi to lepiej od ciebie, ode mnie, od nas, prawda? Trzeba wziąć po prostu, podwinąć rękawy i zacząć się działać na szeroką skalę. Powiedz mi, co pomogło tobie gdzieś tam jakby przejść przez jakiś taki próg, wiesz, w tych mediach społecznościowych, że nagle, wiesz, czy coś się konkretnego wydarzyło, że nagle pam i ta społeczność pęcznieje, czy to był taki wzrost bardzo, wiesz, liniowy, proporcjonalny, jak byś mogła tutaj powiedzieć nam, społeczności Marketing Masterclass, jakąś taką twoją obserwację w kontekście budowania czy gromadzenia społeczności na Instagramie? Więc u mnie wyglądało to tak, że ja oczywiście regularność pracy. I na początku cały czas regularnie dodawałam 7 postów w tygodniu, regularnie dzień w dzień pisałam, żeby po prostu cały czas coś się działo, żeby po prostu te statystyki, żeby one po prostu nic mi tam nie spadało. Ale okazało się, że to nie jest tak ważne, że po prostu ci ludzie chcą mieć ze mną kontakt, że oni chcą właśnie tego wszystkiego ode mnie usłyszeć, że im się spodoba właśnie sposób, w jaki ja to opowiadam, że opowiadam to lekko, że w sumie tak zabawnie, że one się nie czują w ogóle skrępowane tym tematem, kiedy ja do nich o tym mówię. Że u mnie faktycznie wiem, że te obserwatorki wszystkie są po to, powiedzę. Owszem, czasami zdarzają się pytania w prywatnych wiadomościach, skąd mam dżinsy, ale to jest takie pytanie, wiesz co, uwielbiam ciebie, po prostu to jest mega konto, z którego dużo czerpię, ale zapytałam, bym tak, wiesz co, nie gniewaj się, ale skąd masz te dżinsy? Więc jakby tutaj wszyscy przyszli do mnie powiedzę, wow, a na początku po prostu dodawałam cały czas regularnie posty i naprawdę to było trudne, bo jejku, no cały czas ciągnęłam gdzieś męża po południu, po pracy, mówię, chodź, zrobimy zdjęcie, bo ja muszę mieć jakiś post, mówi, po co tam 60 lajków dostaniesz, po co ci to w ogóle robić, ja mówię, nie, ja chcę, dzisiaj muszę to napisać i to były na początku takie jakby, potem on już to zaczął czuć, to mówi, o no dobra, no to jeszcze tutaj jakby się wkręcił w to bardziej i to tak powolutku sobie tam rosło, na początku taka moja koleżanka, która zainspirowała mnie w ogóle do stworzenia Instagrama, która już działała na Instagramie jako medyk, ona udostępniła mój pierwszy post, mój profil i powiedziała, zajrzyjcie tam, bo to jest fajny temat, w ogóle nikt o tym temat nie mówi, to sobie zajrzyjcie. No i tak przyszło pierwszych 300 obserwujących. Więc to nie były jakieś tam duże liczby, tak? Ale ja dla tych liczb pamiętam, jak ja się nagrywałam codziennie rano Insta Stories dla 600 osób, których miałam, oglądało to 200, tak? Jakby, ale ja cały czas miałam, one regularnie się pojawiałam, cały czas regularnie pokazywałam coś tam. I cały czas tworzyłam. I moje konto na przykład potem polecały, czasami jakiś tam post udostępniło większe konto. Ktoś po prostu podszerował gdzieś tam w swoich Insta Stories albo polecił, więc wtedy na przykład na moje konto przychodziło więcej osób. Chyba tak najwięcej pojawiło się, kiedy mój post udostępniła Eliza. To wtedy pojawiło się 2000 osób w dobę. Wow. Więc dla mnie to był taki duży wynik, że wow, ale ja już wtedy miałam konto powyżej 50 tysięcy osób, więc też jakby faktycznie polecanie przez takie duże konta potrafiło mi dać taki przypływ około 1000 osób, naprawdę takie duże konta, ale nie tylko to.
napisanie dobrego posta, takiego dobrego posta, który po prostu właśnie na przykład, dajmy na przykład to, że te wciąganie brzucha. Jak ja napisałam, że wciąganie brzucha jest złe i że grozi tym, tym i tym, to ten post udostępniło kilkaset osób. Wow, super. I z takim szerokim udostępnieniem od zwykłych dziewczyn, nie od jakichś kont kilkuset tysięcznych, przyszło dużo obserwujących. I od tych obserwujących tam ci obserwują i dalej udostępnili, bo to był taki temat do domu, no to po prostu taki mit, który pokutuje od zawsze. Tak jak na przykład, żeby wstrzymywać mocz, bo to świadczy o sile mięśni. To jest mit. Ale to cały czas ludzie w to wierzą. Jak ja o tym powiem, to wow, wielki raban, że po prostu faktycznie, no to jest bzdura i oni to potem to udostępniają. Ale dużo takich było postów w mojej karierze. Że masz dużo mitów do obalania po prostu. To jest po prostu, albo nie wiem, no po prostu prosta rzecz. Dobrze je wyszukujesz, super. Tak, nie tylko, że bazuję na tych mitach, ale też na przykład właśnie kwestia, o której pisałam, że halo, to jest zdrowe, że kobieta ma tkankę tłuszczową. I nie jest okej, żeby każda kobieta miała sześciopak na brzuchu. I to się strasznie mocno jakby tutaj rozeszło, że po prostu no, kobiety mówią, no tak, no w sumie mam ten miękki brzuszek, no i co? Coś w jakimś stopniu jestem gorsza? Więc właśnie tego typu, że po prostu piszę takie rzeczy, które po prostu są dla mnie oczywiste, dla mnie jako osoby, która pracuje z pacjentami i która jakby dla mnie to są oczywiste rzeczywistości. Ale dla innych ludzi nie. Oni na przykład właśnie widzą tylko w internecie kobiety z sześciopakiem na brzuchu. Wszyscy tak wyglądają, tylko nie ja. Tak, nie. Tak. To jest to porównywanie później, prawda? I to wierzenie w tą rzeczywistość, która jest fikcyjną rzeczywistością, do której my tak tutaj zdążamy. Nie wiadomo, jakby po prostu to był jakiś pociąg, który zaraz nam odjedzie. No właśnie, czyli obalanie mitów, tak jakby wyciągając... Nie, posty, po prostu pisanie dobrych postów, które są po prostu udostępnione dalej. I nigdy, ej serio, ja naprawdę nie wiem, który zaskoczy, który będzie udostępniony dalej, który się bardziej spodoba. No To, bo ja nie robię tego właśnie, nie myślę o tym tak marketingowo. To by było dobre w tym momencie, na przykład w ten dzień, kiedy mam najwięcej wyświetleń, to bym puściła ten post, to bym na przykład, wow, ale bym urosła. W ogóle nie kalkuluję tego w ten sposób, ale jeszcze przypomniało mi się, że wyzwania, robienie wyzwań na Instagramie, czyli jakiegoś tam cyklu, że na przykład przez tydzień będziemy dbać o siebie. I jakieś tam układam to faktycznie te wyzwania powodowały, że nie dość, że ta społeczność moja tak bardziej się angażowała w tą relację ze mną, regularnie zaglądała, to jeszcze faktycznie, nie wiem jak to jest zrobione, ale wtedy się pojawiało więcej osób. Super, czyli pewnie też znowu udostępnienia i więcej się u Ciebie działo, bo więcej zaangażowania, to Instagram też pewnie pokazywał w rekomendowanych, prawda, więc jak ktoś tam zajrzał, to od razu, o, co tutaj się dzieje, wchodził i się działo, w związku z tym zostawał od razu, więc bardzo fajnie. Powiedz mi proszę, Gosia, jak to łączysz prowadzenie mediów społecznościowych, tworzenie kontentu, tworzenie teraz, znaczy nie tylko teraz, bo już od jakiegoś czasu, prawda, takich pomocy online, gdzie właśnie takiej samopomocy można sobie udzielić, jeżeli nie mamy możliwości pójść do gabinetu. Jak ty to łączysz ze swoją pracą, ze swoimi innymi, wiesz, pasjami, rodziną, swoim życiem prywatnym, po prostu, wiesz, jak na to wszystko znajdujesz czas? Więc jakby tutaj muszę odpowiedzieć, że na początku nie wyglądało to tak, jak wygląda teraz, bo ja robiłam wszystko naraz, po prostu wszystko musiałam zrobić naraz i w pewnym momencie się zorientowałam, i trochę życie mi pokazało, że zwolnienie tempa wcale nie jest krokiem w tył, tylko muszę po prostu sobie to wszystko ułożyć, że są rzeczy ważne i ważniejsze i na przykład też to sobie tak się zastanowiłam, co mi daje najwięcej satysfakcji i co mi najwięcej przynosi pieniędzy, bo u mnie priorytetem jestem ja sama. Ja muszę mieć czas, żeby o siebie zadbać, żeby uspokoić głowę, żeby mój poziom stresu był niski. Wtedy jestem dobrą mamą i jestem bardzo kreatywna, dzięki czemu wymyślam kolejne produkty. A jak jestem taka zarobiona, po prostu pracuję cały dzień w gabinecie, potem na koniec dnia jeszcze bawię się z synem i potem idę spać,
ja nic nie tworzę wtedy, ja nie jestem w stanie nic wymyślić, nawet na siłę. I przez jakiś tam czas naprawdę dużo pracowałam, bardzo w gabinecie, bardzo. I jakoś to próbowałam wszystko naraz zrobić. No ale pandemia, zamknięto gabinety, po prostu nigdzie nie można było wyjść. I mnie to też po prostu, potem jeszcze jakieś tam parę wydarzeń z życia dało mi znać, że okej, że ja po prostu muszę to sobie inaczej poukładać. I poukładałam sobie tak, że w gabinecie pracuję 2-3 dni w tygodniu. I krótko pracuję. Pracuję około 5-6 godzin, 2-3 dni w tygodniu, a to daje mi też czas na, że w inne dni mam czas na taką pracę kreatywną, że usiąść sobie napisać artykuł na bloga, przecież to się pisze 4 godziny czasami. No tak. Więc to jest pół dnia pracy dla niektórych, tak? To nie jest takie, że ja o, tak sobie usiadłam i po prostu na kolanie napisałam. Więc po prostu ograniczenie pracy w gabinecie, żeby ten czas jeszcze właśnie podzielić na tą pracę taką w internecie. Mm-hmm. Też nie ukrywam, że w te dni, w których nie jestem w gabinecie, czasami po prostu myślę sobie, a dzisiaj będę miała wolne, a dzisiaj nic nie zrobię, mimo że nie jest to weekend. Mm-hmm. To jest na przykład czas, kiedy ja chcę odpocząć i na przykład sobie gdzieś wyjdę na spacer, gdzieś sobie tam poćwiczę i wtedy na przykład zazwyczaj jest tak, że zaczynam ćwiczyć i o Jezu, ale mam genialny pomysł, bo po prostu myśli gdzieś są przeniesione w inne miejsce, tak. W ogóle odblokowuje się wszystko, więc właśnie odkryłam, że to jest też dobry sposób, żeby dbać o siebie, a wtedy sama praca się układa. Bardzo dużą pomoc mi daje mąż, tak? W tym momencie już od początku roku działamy tak, że już we dwoje pracujemy na tą markę Pani Fizjotrener. Super. I razem tworzymy produkty, dużo rzeczy robi za mnie mąż, w ogóle cała obsługa strony internetowej, w ogóle teraz właśnie pracujemy nad pewnym projektem, gdzie już nie pracujemy my tylko we dwoje, bo zazwyczaj pracujemy tylko we dwoje nad tym, nad wideobookami czy coś takiego, to w ogóle nikogo nie zatrudnialiśmy, tylko byliśmy my we dwoje, nagrywaliśmy, montowaliśmy, wszystko tam, dźwięki nakładaliśmy, korekcje kolorów, wszystko sami. A teraz faktycznie mamy taki jeszcze projekt, że po prostu zatrudniliśmy tam jeszcze parę osób i już mąż się tym zajmuje. Ja już nie wydaję tutaj, ja tylko wymyślam, a wszyscy inni realizują. Super. Więc tutaj no, duża pomoc męża, no i przede wszystkim też w opiece nad synem, tak? No bo dla mnie relacje rodzinne są bardzo ważne. Ja chcę mieć czas dla dziecka, chcę mieć czas dla męża i czas dla siebie. I czasami na przykład dzisiaj jest poniedziałek, wczoraj była niedziela i wczoraj mówię, o, mam wenę, coś bym napisała, ale jest niedziela. Jakby teoretycznie jesteśmy wszyscy we troje w domu, a mąż mówi, wiesz co, ja sobie pójdę z synem na plac zabaw, to nara, cześć, ja w ogóle, ty sobie tam popracuj. I po prostu takie zrozumienie, że w sumie dla nas na tym własnym biznesie nie ma tak, że my pracujemy od poniedziałku do piątku, albo tak. Na przykład od 8 do 16. Umiemy, to jest to wszystko takie elastyczne. Na przykład bardzo potrzebowaliśmy w momencie, kiedy wiosną były zamknięte przedszkola i tak dalej, pomyśleliśmy, w sumie my sobie wyjedziemy i wyjechaliśmy za granicę i pracowaliśmy sobie zdalnie tam akurat, no po prostu się podzieliliśmy, że jedno z nas spędzało czas na plaży z synem, a jedno pracowało potem na zmianę i tak się podzieliliśmy tą pracą, więc jakby cieszę się, że jestem na tym momencie, w momencie życia, że mogę to zrobić w ten sposób, nie zawsze tak było, tak. Ale teraz tak wygląda w ten sposób i super. Myślę, że też każdy jest w stanie do tego dojść. Super, bardzo, 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 bardzo dziękuję za podzielenie się też tą historią i tak, tutaj absolutnie społeczność Marketing Masterclass na pewno to jest w większości taki jeden z celów właśnie, żeby mieć taką większą wolność wyboru co do tego, w jaki sposób chcę pracować, kiedy chcę pracować, jak wygląda mój dzień, żeby to nie były takie sztywne zawsze nałożone ramy. Oczywiście czasami jest tak, że musimy coś zrobić w ten i w ten dzień, tak samo jak tym, jak już masz umówione pacjentki, to po prostu idziesz się z nimi spotkać, ale żeby to nie było tak, że całe nasze życie jest tylko i wyłącznie podporządkowane pod jakiś harmonogram i jeszcze, jeśli nie jest on wymyślony przez nas samych, no to już w ogóle, prawda, no nie jest to najlepsza formuła, także super, dziękuję Ci za to. Powiedziałaś, że dbasz o swój niski poziom stresu. Chciałabym, żebyś podzieliła się z nami tutaj swoją metodą,
Oczywiście może to być tak, że to jest wiesz, jakiś złożony cykl, na przykład jak to wygląda. Natomiast jakbyś mogła nam dać tutaj wiesz, dwie rady od siebie, jak faktycznie dbasz o ten niski poziom stresu, myślę, że dla każdego to się bardzo mocno przyda. Muszę powiedzieć, że najważniejsza rzecz, taka najważniejsza top of the top, którą odkryłam, bo to nie wpadło na to od razu, jako specjalista w ogóle, ale nie wpadło na to od razu, co mi szkodzi, to praca wieczorem. Przecież to ja właśnie jestem kobietą, mam małe dziecko i zazwyczaj było tak, że no, tam był czas dla dziecka, synek chodzi spać koło 19, 19.30 i ja wtedy jeszcze, ale mam tyle jeszcze zadań, że po prostu tam te połowa tej mojej listy rzeczy do zrobienia była wieczorem. No i ten czas dla siebie też wieczorem często był, więc na przykład trening siłowy jeszcze przed snem robiłam sobie. A potem sobie, kurczę, to mi nie służy, ja na przykład nie mogę zasnąć, śpię płytko, śpię krótko, ja w ogóle jeszcze jak kładę się, to po prostu jeszcze 1000 myśli mam w głowie. I potem się zorientowałam, że ja te wszystkie rzeczy muszę zrobić jakoś do czasu, aż odbiorę dziecko z przedszkola. I ja mówię, o nie, ja mam połowę dnia w takim razie. I co? I okazało się, że ja muszę sobie wybrać te rzeczy, ja nie muszę robić wszystkiego. Ja na przykład, no, rzeczy, z których zrezygnowałam, to przykład ze współprac. Bardzo sobie zostawiłam mało, no bo to też zajmowało jakiś tam mój czas. I okazało się, że no, ja nie będę tego robić, bo ja nie mam na to czasu. Że ja muszę się zająć swoimi rzeczami albo swoją rodziną i po prostu na przykład z tego zrezygnowałam, więc po prostu zrezygnowałam z pracy wieczorami i ten czas, kiedy mam zadbać o siebie, to sobie rozkładam w ciągu dnia, ewentualnie jogę zostawiam wieczorem, ale zazwyczaj też od jogi zaczynam dzień i po prostu ten czas wieczorem jest dla mnie na czytanie, czyli dalej to jest jakaś tam praca, bo ja cały czas się muszę uczyć, cały czas się muszę edukować, ale czytam wieczorem zamiast pisać. Raczej się właśnie wyciszam zamiast ćwiczyć i robić formę albo właśnie po prostu to jest ten czas, kiedy jest to czas dla rodziny albo na spotkanie towarzyskie, bo przecież z ludźmi też się trzeba spotykać. Absolutnie, jestem za. Świetnie, absolutnie jest to niezwykle ważne. Osoby, które mnie znają, to wiedzą, że ja też mam swój rytuał właśnie 2 godziny przed snem, to już jest na wyciszenie, na to, żeby zwolniły te myśli, żeby właśnie się wyspać na tyle, ile to jest możliwe, bo ja też mam małą córeczkę, która jeszcze się budzi w nocy, więc to jest różnie. Natomiast to, jak zasypiamy, o której zasypiamy, no na to już mamy większy wpływ, prawda? Więc chociażby o tą część można zadbać i żeby lepiej wypocząć. Świetnie. Gosiu, takie pytanie do ciebie, już zbliżamy się tutaj pod końcówkę naszej rozmowy, a podzieliłaś się z nami naprawdę genialnymi swoimi spostrzeżeniami i ja sama czuję się bardzo zainspirowana. Mam do ciebie takie pytanie. Gdybyś mogła zaprosić na kolację 3 dowolne postaci, mogą to być postaci nawet historyczne, albo takie osoby, których już nie ma dzisiaj z nami, gdybyś mogła je zaprosić na taką magiczną kolację, to kogo byś zaprosiła i dlaczego? Oh, wow. Przychodzą mi do głowy same kobiety. Ale dlatego, że ja po prostu uwielbiam, no już powiedziałam na początku tej rozmowy, uwielbiam tą energię kobiet. I lubię się otaczać silnymi kobietami. I myślę, że zaprosiłabym właśnie takie, żebyśmy sobie porozmawiały. I pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest Julia Izmalkowa, psycholog, którą zresztą znam Julię osobiście i uwielbiam tą kobietę, po prostu to, jak ona opowiada właśnie o dbaniu o siebie, o tym, że w rodzinie rodzice są na pierwszym miejscu, że dziecko jest ważne, ale jak nie zadbasz o siebie, nie zadbasz o to partnerstwo w związku, to ta rodzina leży. Więc po prostu, ale to bym sobie z Julią porozmawiała. Do tego wszystkiego bym chyba zaprosiła do rozmowy. O, mogę wybrać więcej niż 3?
Dobra, to trzy. To w takim razie chyba bym zaprosiła Elizę. Elizę Wydrych, bo to jest taka silna kobieta, która po prostu też zbudowała mega duży biznes, tylko sama jedna, też ze swoim mężem. I ja też przybijam piątkę Elizie, bo po prostu ja teraz jestem też w tym etapie, że jesteśmy tylko we dwoje, prowadząc tak duże działania i wiem, ile to kosztowały siły i po prostu, i że ona jest dla mnie też bardzo inspirująca. I w ogóle od Elizy też zaczęła się ta moja produkcja wideobooków, bo Eliza jest też taką osobą, mówi, hej, wiesz co? Tak mi napisała mi kiedyś, że ja bym to poćwiczyła z tobą. Ty musisz wydać coś, jakiś trening, żebym ja sobie mogła z tobą ćwiczyć, a nie tam tylko jakiś kawałek na poście na Instagramie. I mi się wtedy odblokowały klapki. Ja mówię, Jezu, ludzie tego chcą, to ja to zrobię. I to w sumie była właśnie taka iskierka od Elizy, że to jest po prostu potrzebne i że ja w to poszłam i mi się tak mega to po prostu rozwinęło, więc na pewno bym chciała zjeść kolację z Elizą i sobie tak porozmawiać właśnie o życiu i o wielu innych rzeczach. I teraz jeszcze się zastanawiam nad trzecią osobą, bo bym chyba chciała się spotkać jeszcze raz, już miałam kiedyś okazję zjeść lunch, z Kasią Koczułap. I też rozmawiałyśmy na zupełnie takie tematy właśnie też bardzo feministyczne. Rozmawiałyśmy o ciało pozytywności, o postrzeganiu seksualności, ciała, o feminizmie. To są takie rzeczy, które też mnie bardzo interesują i z Kasią się bardzo ciekawie rozmawia, więc myślę, że też bym chciała tutaj do naszej, na naszą kolację zaprosić Kasię. Świetnie. No właśnie bardzo lubię zawsze zadawać to pytanie, dlatego że jesteśmy wtedy w stanie poznać Ciebie od trochę innej takiej strony, także dziękuję Ci za te rekomendacje i tak jak po całym tym podcaście oczywiście notatki są dostępne, więc jak ktoś chce kliknąć, zobaczyć, to oczywiście może to zrobić w notatce. Na samo podsumowanie, Gosiu, chciałam Ciebie poprosić o pozostawienie tutaj społeczności Marketing Masterclass taką finalną radą. To może być coś, o czym dzisiaj już rozmawiałyśmy, co już dzisiaj wybrzmiało, co dzisiaj już powiedziałaś, a może to być coś zupełnie innego, co uważasz, że jest ważne i gdzieś tam właśnie ci intuicja podpowiada. Więc jaka byłaby Twoja finalna rada dla społeczności Marketing Masterclass? Żeby uwierzyć w siebie i uwierzyć w misję, którą się ma, i uwierzyć w to, że ludzie zawsze będą chcieli usłyszeć od Ciebie danej prawdy, że po prostu uwierz w to, że Ty masz siłę w sobie i właśnie, że zawsze znajdą się odbiorcy tego, żeby po prostu robić, co czujesz i że na pewno to się opłaci. Super. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Powiedz, w jaki sposób najlepiej znaleźć kontakt z Tobą? Oczywiście wszystkie linki trafiają do notatki tego podcastu. Więc ja prowadzę wszystkie social media, które się nazywają Pani Fizjotrener. Jestem głównie, najczęściej znajdziecie mnie na Instagramie. I mam stronę internetową panifizjotrener.pl, gdzie piszę artykuły na bloga, ale też jest tam zakładka sklep, gdzie są wideobooki, czyli taki mój produkt, połączenie małego wykładu na dany temat i rozwiązania, jakby rozszerzenia tej wiedzy w formie treningu do zrobienia w domu. Świetnie. Gosiu, dziękuję Ci bardzo serdecznie za tą bardzo inspirującą rozmowę dzisiaj. Dziękuję, że mogłyśmy porozmawiać. Kochani, naszym gościem dzisiaj była Gosia Włodarczyk, pani fizjotrener. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Ci bardzo. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wyciągnęłeś z niego wiele wartościowych wniosków. Więcej informacji i linki do powiązanych stron znajdziesz w opisie odcinka. Zachęcam również do subskrybowania kanału, aby otrzymywać informacje o nowych filmach. Jestem też bardzo ciekawa Twoich wniosków. Napisz je w komentarzu poniżej tego filmu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.